Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze. Zdzisław Gawlik, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jak Rzeszów się rozwija na przestrzeni lat? No, Rzeszów jest jednym z najbardziej intensywniej rozwijających się miast w Polsce. Jest to jedno z dwóch miast w Polsce, gdzie nie grozi mu wyludnienie. Ludzi przybywa, pojawiają się nowe przedsiębiorstwa, nowe aktywności. Te już istniejące rozwijają się, rozbudowują i przybywa tu coraz więcej osób. Jest sytuacja taka, że do Rzeszowa zjeżdżają ludzi z całej Polski. Rzeszów zasysa ludzi z całej Polski i z okolicznych miejscowości. W Rzeszowie jest mnóstwo dźwigów budowlanych, tutaj buduje się mnóstwo mieszkań, dlatego że są potrzeby, bo pojawiają się nowi ludzie, tego potrzebują. Także Rzeszów rozwija się fantastycznie. Rzeszów wykorzystał dar od losu, który otrzymał. Rzeczywiście od losu? Od losu tak, wie pan, bo w 2001 roku, dzięki decyzji rządu wtedy chyba AWS-u, na Podkarpaciu pojawiły się koncert Pratt & Whitney, od którego rozpoczęła się historia naprawdę Doliny Lotniczej. I dzisiaj ten koncert przyciąga innych. Przecież śmiem twierdzić, że nie byłoby tu MTU, nie byłoby tu Sikorskiego, gdyby nie ten koncert amerykańsko-kanadyjski także. Ten koncert zainwestował w Rzeszowie, w Centrum Badawczo-Rozwojowe ponad 200 milionów dolarów. To są fantastyczne pieniądze i cieszę się, że jest szansa na to, żeby w Rzeszowie cały silnik do FA-16 mógł powstać. Wydział Lotnictwa, pytam z ciekawości, funkcjonuje dalej czy nie? Oczywiście tak. Znakomicie się rozwija. Trudno się dostać na Wydział Lotnictwa, bo to nie tylko konstruktorzy, ale i znakomici piloci także. Jedyna uczelnia cywilna, która kształci pilotów. Także a prezydent Tadeusz Ferenc, jak sobie radzi? No myślę, że dobrze sobie radzi. Prezydent Ferenc dba o rozwój Rzeszowa i czyni wszystko, żeby Rzeszów się rozwijał. Polega to na tym, że chce, żeby coraz więcej miejscowości, terenów do Rzeszowa przyłączać i żeby wykorzystywać ten potencjał, który jest w Rzeszowie. Mhm. Też był, a właściwie był, no był oskarżany o to, że betonuje miasto. Pamiętam kampanię przed wyborami prezydenckimi, kontrkandydaci, kontra Tadeusz Ferenc. To był jeden z głównych zarzutów, że to jest taka betonowa pustynia. No nie, no to wie pan, jeżeli pan spojrzy na Rzeszów i będzie pan obserwował Rzeszów w poszczególnych porach roku, to dostrzeże pan, że kwiaty na rabatkach, na tych głównych rondach zmieniane są 4 razy w roku, czyli w zasadzie tak intensywnie, jak zmieniają się pory roku w Polsce. To jest fantastyczne. Za chwilę, spodziewam się, w połowie października będą zasadzone chryzantemy, czyli te kwiatki będą zmienione. To jest coś, co myślę, że jest sporą przesadą twierdzenie, że Rzeszów staje się betonowy. Oczywiście są rozbudowywane drogi, bo one muszą być przy budowanych nowych osiedlach, te drogi muszą się pojawiać, także ta infrastruktura drogowa również być musi, potrzebne są parkingi. Oczywiście są i tacy, którzy mówią, że być może ten Rzeszów powinien rozwijać się w sposób nieco inaczej, bardziej uporządkowany także. Bo czasami tego uporządkowania, tego porządku urbanistycznego czasami brakuje. Ale myślę, że nie jest to tylko wada, może nie wada, nie jest to cecha charakterystyczna tylko Rzeszowa, że w wielu miastach w Polsce z tego typu sytuacją mamy do czynienia. Mhm. Miał być Tadeusz Ferenc taką lokomotywą listy Koalicji Obywatelskiej, ale podziękował za współpracę. Wie pan, no, pan Tadeusz Ferenc jest doskonałym samorządowcem, doskonałym politykiem i uznał za stosowne, że jest bardziej potrzebny miastu Rzeszów niż Koalicji Obywatelskiej i Polsce. Odpowiedział, jak sam mówi, przekonuje na apele ludzi Rzeszowa, kolejnych rad osiedli, na apele, które kierowali w stosunku do niego ludzie, którzy są honorowymi obywatelami Rzeszowa i w efekcie zrezygnował z udziału w wyborach. Szanując ich wolę, to prawda. Jednocześnie dziękując Koalicji Obywatelskiej, czy też wprost Platformie Obywatelskiej za współpracę, poparł dość ochoczo Marcina Warchoła, reprezentującego Solidarną Polskę w ramach Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS-u. Wie pan, ja nie wiem, kogo pan Tadeusz Ferenc poparł jeszcze, bo ja też mam spod Tadeusza Ferenca, który mnie popiera także. Na liście Koalicji Obywatelskiej jest najbardziej zaufany współpracownik pana prezydenta Ferenca, który Tadeusz Ferenc wskazuje go jako swojego następcę, no, mianowicie Marek Ustrobiński. Także gdy chce pan odpowiedzieć na pytanie, kogo tak
Tadeusz Ferenc popiera w tych wyborach, to musiałby pan zapytać tylko pana Tadeusza Ferenca. Jedynie pan prezydent wie, kogo tak do końca popiera. Czyli to jest, rozumiem, taki łącznik między Tadeuszem Ferencem i Grzegorzem Schetyną, że dziś popieram tego, jutro popieram tego. Dziś mówię tak, jutro mówię inaczej. Wie pan, ja nie chciałbym się tłumaczyć za pana Tadeusza Ferenca. Nie chodzi o Tadeusza Ferenca, to już chodzi o Grzegorza Schetynę. Nie, no Grzegorz Schetyna rozmawiali, umówili się na coś. Potem pan prezydent Tadeusz Ferenc doszedł do wniosku, że ta presja, która jest dla niego wywierana przez mieszkańców Rzeszowa, jest silniejsza niż ta umowa, to porozumienie, które z Grzegorzem Schetyną zawarł. Mhm. Co takiego się stało, że w 2011 roku Platforma Obywatelska miała genialną kampanię wyborczą? W roku 2014 mówiła o inauguracji kampanii. W 2014 również. Mamy rok 2019. No i coś nie działa. No wie pan, ja jestem między ludźmi. Jestem na rynkach, na halach targowych. I wie pan, ja bym tego tak nie odebrał. Także te rozmowy są sympatyczne. Jest wiele osób, wiele ludzi, którzy nie godzą się z pewnymi rozwiązaniami, które w naszym kraju dzisiaj są i bardzo chętnie rozmawiają i deklarują poparcie dla czegoś innego. Także ja nie twierdzę, że ta kampania jest zła, że jej nie ma. Rozmowa z ludźmi pokazuje, że do nich te argumenty trafiają także. A gdyby przyszło panu dziś zdefiniować, czym jest Platforma Obywatelska, albo jaka ta Platforma Obywatelska wraz z akolitami mogłaby być? Platforma Obywatelska, ja dla mnie, to jest Platforma, bo jestem w Platformie od 6 chyba lat, także to jest moja pierwsza partia w życiu i przekonany jestem, że ostatnia, żadnej nie zamierzam zmienić, bo przystąpiłem do Platformy Obywatelskiej z tego powodu, że dostrzegłem, wchodząc do rządu jako fachowiec, jako uczony, który zajmował się ubezpieczeniami i prawem kontraktowym, że jest to grupa ludzi, która mogła coś dla mojego kraju zrobić. I uważam, że ja jestem zadowolony z tego, co udało się zrobić i udało się zrobić. Platforma była, czy jest partią dalej, która gromadzi ludzi, nawet niekoniecznie którzy mają tożsame poglądy zapatrywania, ale dla których ważne są pewne idee, tak jak wolność, wolna gospodarka, dla których ważna jest praworządność i są to cechy czy cele bardzo ważne, które gromadzą wokół siebie ludzi, nawet czasami, którzy mają różny światopogląd, czy różnie postrzegają pewne sprawy. Nie będę pytał, ilu takich idealistów jest, których pan próbował znaleźć, ale jednym z ważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej był, jest i pewnie będzie po wyborach Sławomir Neumann, który był uprzejmy wyrazić, w jaki sposób wygląda przygotowywanie kadr eksperckich, w jaki sposób wygląda praworządność, jak sądy działają, jak prokuratura oskarża, co tak naprawdę myśli o demokracji, co myśli o głosie obywateli. No, to jest dysonans straszny. Wie pan, to ja zacznę od tego, czy ja nie jestem na pewno ani człowiekiem idealnym, bo to byłoby naprawdę stawianie siebie na pomniku, na który nie zasługuję także. A przyszedłem do polityki nie dla realizacji pewnej idei, bo jestem posłem niezawodowym, nie w kategorii posła niezawodowego, który szuka furtki, żeby coś uposażenia sobie dla siebie uszcząć, ale ja przez te 4 lata nie wziąłem ani złotówki uposażenia, bo uważam, że każdy z nas powinien coś dla kraju zrobić, coś dla kraju zostawić. I taka jest moja idea i tak pracuję i zamierzam tak pracować, nie zamierzam tego zmienić. Nie chciałbym pana, panie profesorze, przedstawiać jako ostatni idealista w Platformie Obywatelskiej. Nie, absolutnie, nie, na pewno nie jestem. Jest wielu ludzi, którzy są przekonani, że są po to w polityce, żeby realizować pewne ważne cele z punktu widzenia mojego kraju, naszego kraju, z punktu widzenia tych przyszłych pokoleń. Umknęło mi to, czy pan zakładał i publicznie ogłaszał, że nie będzie brał uposażenia poselskiego? Tak, założyłem to i no, publicznie to ogłosiłem. No to teraz zestawmy. Nie dotrzymuję tego to słowa. Teraz zestawmy w takim razie z innym posłem Platformy Obywatelskiej, z byłym ministrem sprawiedliwości Borysem Budką. Mówił, a robi w życiu coś innego. Wie pan, no, trudno mi się tłumaczyć za kogoś, także ja zostawmy nie wiem, co Borysa mówił, Budkę co robi, także razie. Ja jestem konsekwentny w tym, co powiedziałem i tego dotrzymam także, bo dla mnie, jeżeli nie znajdziemy w polityce ludzi, którzy zechcą coś zrobić z punktu widzenia interesu państwa i ta propaństwowość będzie na pierwszym miejscu, to myślę, że będziemy mieli naprawdę duży problem. Jak wykładowca akademicki, jak prawnik pojmuje słowa wypowiadane przez Sławomira Neumanna dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości?
Ja panu powiem, że ja kiedyś byłem dotknięty nagraniami różnego typu, które po prostu do dzisiaj, oprócz tego, że spowodowały pewien kłopot zdrowotny w mojej rodzinie, to niczego, to z mojego punktu widzenia okazało się, że nawet te złe, brzydkie słowa, za które przepraszałem także, wypowiadane w ferworze trudnych sytuacji, okazało się po wielu sprawdzeniach, że niczego tam nie było, co by było po prostu podpadało pod zarzuty, które w obrębie prawa karnego. Czyli ja sobie zdaję sprawę, że znajdujemy się w życiu w różnych sytuacjach. Ja nie wiem, nie chciałbym się tłumaczyć za pana Neumanna. Niech się pan Neumann tłumaczy sam także. Ja go nie zamierzam tłumaczyć. Czasami jesteśmy w różnych sytuacjach, w różnych rolach i czasami nawet ta taśma, która się pojawia. Ja nie byłem w stanie, bo zostały te kwestie umorzone, bo ja występowałem z pewnymi skargami, żeby podjąć pewne czynności i badania związane z nagraniami, które były kiedyś opublikowane. I prokuratura pewne rzeczy umarza. Jestem święcie przekonany po analizie książki, którą przeczytałem, którą jedną z tych ludzi, którzy uczestniczył w tych nagraniach, że po prostu kłamał i błądził, bo za chwilę pewne rzeczy zostały wyjaśnione. Ale prokuratura jest tym niezainteresowana, umarza. Czyli moje doświadczenia pokazują, że mam dużą dozę nieufności do różnego typu publikacji. Bo te publikacje, przyczyna ich, ludzie, którzy decydują się na takie publikacje, są powodowani różnymi przyczynami. Zdzisław Gawlik. Także nie chcemy go oceniać, absolutnie. Platforma Obywatelska, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.